Cześć, jestem Krzysiek. Od 2016 roku mam uprawnienia obrączkarskie i chciałem podzielić się z Wami kilkoma refleksjami na temat zaciskania obrączek, zwłaszcza obrączek stalowych. Obrączki stalowe mają inne właściwości fizyczne niż obrączki aluminiowe. Jeśli będziemy je zaciskać w taki sposób jak obrączki aluminiowe, żeby ich brzegi się zeszły, to będą one sprężynować, co będzie skutkować powstaniem kryzy, w którą może wejść później jakiś sznurek czy jakieś źdźbło trawy, cokolwiek, co może spowodować, że ptak się zaplącze i zdechnie. Jeśli będziemy próbować tę kryzę zniwelować naciskając tak jak do tej pory, to może to spowodować, że zrobimy zakładkę, co też nie brzmi najlepiej i nie wygląda najlepiej w tym momencie. W związku z czym chciałem Wam pokazać, jak ja i niektórzy z obrączkarzy, którzy zaciskają w większości obrączki stalowe, na przykład na obozach siewkarskich, zaciskamy właśnie takie obrączki, żeby zniwelować do minimum, a najlepiej do zera tą kryzę i żeby nie powstała zakładka. Obrączkę stalową, ja tu nie mam ptaka w tym momencie oczywiście, ale mogę zapewnić, że z ptakiem jest to równie proste. Robimy to mniej więcej w ten sposób, że możemy sobie przede wszystkim docisnąć tą obrączkę troszkę, żeby nie spadła nam w żadnym razie z nogi ptaka, jeśli ją puścimy. I wtedy dociskamy w dół jedną ze ścianek, jedną z krawędzi. Obracamy sobie delikatnie i dociskamy drugą w dół. Znowu tą możemy sobie docisnąć. W ten sposób można zacisnąć każdy typ obrączki, poczynając od typu N. Prawdopodobnie obrączki będą przez to nieco bardziej owalne, ale powinny się bez problemu obracać. I powstaje nam tak zaciśnięta obrączka. Na stalowych obrączkach różnie to wypada. Czasem ta kryza zostanie mniejsza, czasem większa, czasem uda się prawie idealnie ją zacisnąć. Największy widz, że tak powiem, polega na tym, żeby już nie, jak mamy zaciśniętą obrączkę i wygląda nam, że dobrze jest zaciśnięta, to żeby nie starać się jej poprawiać, bo jak mówi powiedzenie, lepsze jest wrogiem dobrego i możemy w tym momencie właśnie zrobić zakładkę, więc jeśli mamy obrączkę zaciśniętą w taki sposób, że obraca się ona na nodze ptaka i nie widać większej kryzy, to lepiej już zostawić niż naprawdę zrobić tą zakładkę, która może być w skutkach tragiczna. Coś jeszcze a propos zaciskania aluminiowych obrączek. Nie jest to trudna sztuka, ale podczas całego czasu, jaki spędziłem na obozach obrączkarskich różnych, zauważyłem, że ptaki, które łapią się ponownie w kilka dni od zaobrączkowania, mają niejednokrotnie niedokładnie zaciśnięte obrączki. Więc chciałbym tu prosić, żeby każdy, kto kiedykolwiek będzie obrączkował ptaki, nie tylko na obozie, ale też samemu i będzie miał ich dużą ilość, niech lepiej zrezygnuje z robienia pomiarów na rzecz dobrze zaciśniętych obrączek, bo tak jak mówiłem, złe zaciśnięcie obrączki może skutkować śmiercią ptaka, a nie o to nam chodzi. W związku z czym lepiej zrobić mniej pomiarów, bądź nie robić ich w ogóle i tych pomiarów na pewno jest taka baza, a jeszcze będzie można ich zrobić w przyszłości więcej, że można sobie kilka tych pomiarów darować i poświęcić ten czas na dokładne zaciśnięcie tej obrączki. Sprawdzić, czy dobrze się zbiegają brzegi tej obrączki,
czy nie powstała żadna za duża kryza, czy jest równo obrączka zaciśnięta, bo nieraz obrączka jest zaciśnięta w ten sposób, że z jednej strony brzegi się zbiegają, a z drugiej została wolna przestrzeń jeszcze. Także uważam, że to jest dużo ważniejsze niż zrobienie kilku pomiarów więcej. Więc jeśli mamy dużo ptaków, to naprawdę według mnie należy sobie darować te pomiary. To wszystko ode mnie. Chciałbym z tej strony jeszcze, z tego miejsca podziękować stacji ornitologicznej, która udostępniła mi te obrączki, dzięki którym mogłem nakręcić ten film, i firmie Aranea, od której stacja ornitologiczna dostała te obrączki. Także życzę owocnych łowów i mam nadzieję, że ten film będzie pomocny. To wszystko, dziękuję. Na razie.